Dzień dobry ludzie, z tej strony Pixel, a to jest Let's Play Shadow the Hedgehog. I dziś będziemy kontynuować Slightly Dark historię, a więc dół góra. Dobra. Nie zmieniłem karty. Dobra. Teraz jesteśmy. Chodzi o to, że po prostu ja mam dwie karty. Jedną 64 MB, którą normalnie sobie gram w gry. I po prostu drugą 8 MB, która jest na Let's Play. I po prostu czasem zapominam jej ją zamienić. Więc dobrze, że przynajmniej jest opcja na wczytanie zapisu, bo byłoby źle, gdyby nie było. No i co no mogę powiedzieć dalej? No. Kontynuujemy historię, goddammit. Let's do it! No, więc mieliśmy castingę CGI w poprzednim odcinku, bardzo ładną. No i zaczynamy poziom The Doom, gdzie będziemy sterować Shadowem z przeszłości. Co jest bardzo fajne, I guess. No niestety będziemy musieli, bo robimy misję normalną, Maria. Dobra. Jako już to jest, że tak powiem, kanoniczne troszeczkę, to zostawiam Marię. Co byśmy nie zrobili, to tak samo się skończy. Więc gitara. Znaczy gitara. Nie zbyt tak gitara, ale no musimy eskortować Marię w pewnym razie. Mamy w dupie wszystkich ludzi z GUN. Maria, please, nie wpadaj w... Oczywiście najlepszy frame rate jest na wersji PS2, to jest oczywiście niepodważalna rzecz. Gdyby nie to, powiem wam tak szczerze. Gdyby nie fakt, że mam troszeczkę zepsuty kontroler, no ale już kontroler, no dobra, to już inna sprawa. Gdyby nie fakt, że wersja na GameCube'a jest bardzo skompresowana, ma bardzo skompresowane rzeczy, to ja bym bardzo chętnie nagrywał z wersji GameCube'owej, ale z jakoś, że ona jest najbardziej skompresowaną wersją ze wszystkich, to nie będę tego robił. To jest jedna rzecz, dlaczego, bo po prostu wersja GameCube'owa jest tak brzydka. Znaczy, faktem ludzie powiedzą, że no lepszy jest już przynajmniej stabilny framerate niż o tym, jak wygląda, ale ja na serio jestem strasznie. Mam obsesję na punkcie tego, jak gra wygląda, jeśli chodzi o Sonika. Z późniejszymi grami to już nie jest aż tak źle. Może Unleashed ma większy frame rate i tak dalej niż wersja Xboxowa. Ale nieważne. Dobra. Jadymy! Gdyby nie fakt tego, że jest tak bardzo zniszczona ta wersja GameCube'owa, to bym z niej nagrywał. Jeszcze pozostaje wersja Xboxowa. A już sam fakt tego, że nie mam w ogóle Xboxa, to już... No ale dobra, nie... Nie wgłębiajmy się. No powiedzmy, że miałbym Xboxa. To jeszcze tym bardziej bym nie robił, bo tam nie ma widescreen patcha. No serio, gry Sonicowe na GameCube'a są... strasznie, wiecie, takie... Pamiętam, jak to się mówi. Są takie... pomijane bardzo. Jeśli dobrze pamiętam, to żadna wersja GameCube... na oryginalnego Xboxa Sonika nie ma żadnego widescreen patcha. Ogólnie to Xbox ma bardzo mało widescreen patchu. Niektóre są nawet niepubliczne, co jeszcze bardziej nie pomaga. Dobra, gdzie?
To się zgubiłem, jeśli mam być szczery. Okej, chyba znalazłem dalszą drogę. Co, jak to jest dalsza droga? Ogólnie ten poziom, jeśli zauważyliście już, nie różni się zbytnio layoutem bardzo od tego, co widzieliśmy w Ark, po prostu. No to po prostu to jest ten sam poziom, tylko inaczej go przechodzimy. No tutaj są ukryte ścieżki, jakieś duperele. Natomiast w Ark było tak, że... Znaczy, tak, w Ark. W Ark było tak, że jeździliśmy tymi... jak się nazywa, sobie. Kolejkami. No, chyba tak to nazwać. Gin z mojego noża. To jest muszkiet czasem? Nie, no, po prostu. Gdzie jest ten cholerny Goring? Gdzie jest ten cholerny czwarty Goring? W sumie to jest chyba czwarty, co nie? Tak! Where is that damn fourth coloring? Goddammit, zapomniałem już, jaki ten poziom jest długi. Znaczy wielki. Jest jeden wielki labirynt. Jeśli mam być szczery. No powiedzmy, że tu. O, jak miło. Więcej sobie żyć na farmie. Ta broń to jest po prostu farming, jeden wielki farming żyć. Dobra, powiedzmy, że idę dobrze. Ale tylko powiedzmy, nie mówię w sposób. Chyba się wróciłem na początek. Dajcie mi ten poważny goring. Ja tu już byłem. Pff. I've seen it before. Ja tu już byłem. Znaczy tu nie, ale ogólnie już tu byłem. Upamiętam, jak po raz pierwszy grałem w Shadowa. I sobie robiłem tą misję. To nie była moja pierwsza misja, ale po prostu... jak pierwszy raz przechodziłem tą historię. To... Przez to, że tak powiem, obraziłem się na Shadowa tak na trochę. No i po prostu chyba porzuciłem Shadowa tak na rok, coś koło tego. Chyba na rok porzuciłem i nie zagrałem w niego po prostu. Już później. Takiego focha miałem po prostu. No i szkoda, że tu nie ma nikogo dobrego, znaczy nikogo złego tu nie ma, bo by mi się przydało Chaos Control. Na serio mam problem z powiedzeniem, gdzie mam iść. Dobra, zbaktrakuję trochę. Tu. Dobra, tu byłem. Więc tu idę. O, tu mnie nie było. Tylko żebym przypadkiem nie zrobił misji Black Dooma, to by było dosyć niefortunne, gdybym to zrobił. Okej, tu mnie jeszcze nie było. Where am I? Okej. Tu nie mam. Damn it! Gdzie mam iść? No tu powinienem iść. Jak tam wyjść? Może to jest słyszeli was na razie. Okej. Whatever. Jestem tu. Jak dobrze, że tutaj są te mapy. Tylko szkoda, że nic mi to nie mówi. Jestem zakonany, że powinien tutaj gdzieś to mieć. Ojej, jeszcze... Nie no, następny poziom nie jest taki zły, ale... Może też jakieś... kłopoty sprawić. A, i się w ogóle dowiedziałem, że w jednym z poziomów jest jednak...
jest jednak. Jest jednak uzupełnienie kompletne Chaos Control. Jednak przepraszam, nie tylko jest Chaos Blast dostępny. Nie ma tego nigdzie. Ogólnie a propos Shadowa, bo zakładam, że to jest chyba co najpopularniejsza seria na moim kanale, więc od razu mówię. Dla tych, co nie śledzą moich social media, ostatnio zostałem, miałem gościnny występ u Joanny Rose. Tak? Joanny Rose? Ona się teraz tak nazywa? Chyba tak. U Joanny Rose miałem gościnny występ. Możecie ją znać jako wcześniej Mr. Secret 44. No i po prostu byłem tam Shadowem. Bardzo to jest zaskakujące. No i byłem tam Shadowem i robiłem dubbing. Okej, było blisko. No i byłem tam Shadowem i było fajnie. Więc w opisie macie link, możecie zajrzeć, dać. Dajcie oczywiście jakąś krytykę albo pozytywny komentarz, uznajcie, czy to jest fajne, czy nie. No i posłuchajcie sobie. No i oczywiście możecie przy okazji zasubować. Ją. Polecam ogólnie zasubować. Na kolejne dubbingi zawsze można wpaść albo coś. Deseń. Nie, to już byłem. No tak, tu trzeba iść, tu jest. To są jakieś drzwi, nie wiem. I don't understand. God damn it. Jakieś tu były te drzwi. God damn it. To by pomyślał, że znalezienie drzwi znowu będzie takie trudne. I'm here. Bo więc co jestem na początku? Tak, jestem na początku. To jest chyba mój jeden z najmniej ulubionych poziomów, jeśli mogę szczerze. To pewno co jest włączone, no fajnie, ale co teraz? Gdzieś było to z włączonym czymś. Że nie mogłem otworzyć drzwi, bo były zamknięte. Nie tu. Co się stało? O. Nie chcę przejść przypadkowo zadania Black Dooma. Dlatego tak sprawdzam troszeczkę. Jak się okaże, że ja to mogłem po prostu sobie od razu przejść, to mi szlak krawi, jasne. O, hello. Okej, tu są te drzwi. To w takim razie co robię przycisk? Że wcześniej kliknąłem. Dajcie mi ten cholerny, dajcie mi wreszcie przejść ten cholerny poziom, nie dawajcie mi 5 FPS-ów, goddammit. Jeszcze zanim ktoś powie, że ale przecież Pixel, no przecież skoro ty tak modujesz tego Shadowa i modowałeś Sonic Heroes, to powracam dalej do tego tematu z tym, dlaczego nie mogę po prostu na przykład sobie zmodować. Otóż GameCube ma takie właśnie limitacje. Nie można przekroczyć tam rozmiaru gry GameCube'owej pod żadnym pozorem, bo inaczej się po prostu gra nie włączy, no i jest no, dupciarz, tak to powiem. Po prostu się nie włączy i tyle. Więc nawet gdybym chciał, to nie mogę zmodować na przykład, żeby były rzeczy. Poza tym coś sądzę, że framerate w takim razie byłby taki sam, gdybym wmontował rzeczy z PS2. A już tym bardziej, gdybym wmontował cutscenki z Xboxa. Co swoją drogą planuję zrobić też do wersji PS2, bo Xboxowa wersja znowu, tak samo jak Sonic Heroes, ma najlepszej jakości cutscenki.
Więc mówię, pracuję i nad patchem, żeby nie było glossów w cutscenkach i na postaciach w grze samej, jak i też pracuję nad tym, żeby cutscenki były z wersji Xboxowej. I wtedy wydam jakiś tam poradnik, jak zmodować Shadow. Żeby zarąbiście się w niego grało. Znaczy poza... Niestety nie mogę nic zrobić z framerate'em. To już akurat tak jak gra działa i nie mogę tego nic zrobić, bo no mówię, no sami twórcy nawet mieli z tym problem, więc co ja mogę zrobić jeszcze dodatkowo z tym. To już akurat jedna rzecz, jaką możecie zrobić, żeby ulepszyć sobie framerate, to chyba grać na emulatorze. Tam framerate jest bardzo dobry. Sam grałem w Shadowa sobie kiedyś na emulatorku, jak jeszcze... O, jest rolling. Nareszcie, finally! Jak jeszcze miałem PS2 Slim, które nie działało dobrze, to po prostu grałem sobie na emulatorku. I bardzo fajnie się grało. Oczywiście, no. Gdybym się pośpieszył, to było jeszcze... Aha. Nigdy nie pamiętam drogi przez ten poziom. Mantis Platoon! Heavy dog reporting in! Primary target and the girl have been located. Acquiring targets. En route to intercept and destroy. What the? Please, Shadow, help me. Humans willing to sacrifice their own when overcome by greed. They are a foolish race. Those heartless humans, get out of my way. This is Heavy Dog. Więc Heavy Ducky, remix teamu robotów G.U.N. z SA2. Lubię ten remix w ogóle. Remixy Shadow z SA2 są bardzo dobre. A ma ich troszeczkę, w sumie ich ma, jeśli mam być szczery. Jest tu zremiksowany Eggman, jest tu zremiksowany właśnie team G.U.N. robotów. Czy robotów, no. Żołnierzy w sumie. W sumie pamiętam jeszcze dalej, ale wiem, że te trzy są, ale... Co jest dalej, to nie pamiętam. W każdym razie dużo jest tego ze sejtu wzięte. No więc to jest broń z rakietami namierzającymi. Prawdopodobnie najlepsza na tego typu bossów. W sumie chyba każdy boss z Gun wam da tą armatkę. No i tada. Jeszcze jeden poziom i oczywiście kończymy odcinek, bo ostatni poziom jest zarezerwowany na ostatni odcinek. Żeby po prostu go przejść dwa razy. How dare you harm Maria? Disgusting humans, out of my sight. Ranga A. Perfect. GG. Sir, your transport is ready. We must go now. Sir, please. Once again. Failed my duty to protect our nation. Sir, it's not over. We can continue to fight. The black aliens may have rendered us unable for now, but we will rally, sir. You must keep your nation strong and together. Yes, keep the nation united. No matter what happens, we'll never surrender to these creatures. This much I learned from them. Sir, please hurry. Okay. The black creatures will feel their own bloody hell.
Follow them! Oni mają statek, a ja jestem tutaj na dole i na nogach muszę lecieć. To jest hamowa już. Drogie dzieci. Ej, Aerofleet. No i Tails. Lubię tą aktorkę z 4Kids. Znaczy nie lubię Tails, ale aktorkę z 4Kids lubię. Dobra, więc oczywiście teraz musimy zdobyć szmaragd. Zła misja to jest w ogóle zamach na prezydenta. I to jest jedna z właśnie kontrowersji tej gry. I w sumie najśmieszniejsze... Znaczy najśmieszniejsze, bo trochę hamsko to jest powiedziane, ale... to jest chyba jedna gra z tamtego okresu, która nie miała nic praktycznie do powiedzenia o 9-11. Chociaż jak bardzo kontrowersyjna nie jest, to o 9-11 nic nie było. Więc w każdym razie, co jest w tej grze, że tak jest kontrowersyjna? Jest zamach bombowy, żeby podłożyć bomby, raczej wybuchnąć, whatever. No właśnie zamach na prezydenta tutaj. Co jeszcze jest? Coś jeszcze na pewno jest. Te dwie najbardziej pamiętam, bo były dla mnie absurdalne kompletnie. No fakt faktem, no dobra, zamach na prezydenta, ale halo, to nie jest prawdziwy prezydent. Tak, a co matka jest? Aha, zniszczyć wszystkie Black Creatures. Black Arms. Ale oczywiście my robimy neutralną misję, bo przechodzimy, że tak powiem, dobrze. Dla tych, co nie wiedzą, jak... A raczej, no nie wiem, jak... Nie wiem nawet, czy o tym wspominałem, ale... w przeciwieństwie do, że tak powiem, normalnego przejścia tej gry, czyli 10 zakończeń, nie będę tego robił. Będę robił 11 zakończeń, gdyż uważam, że to zakończenie, które chcę robić jako 11, jest kompletnie kanoniczne. Że to jest jedyne kanoniczne zakończenie. A resztę robię tylko dlatego, że to jest let's play i muszę je robić. Bo jestem dobrym let's playerem, który robi wszystkie zakończenia. Jak co po niektórzy, co robią tylko 3 bodajże. Nie no, nic oczywiście nie mam do innych let's playerów. Ci, którzy oglądają tego let's playera, to wiedzą, o kogo mi chodzi. Ale oczywiście mówię to tylko dla jajc. Nie, że jest jakaś drama czy coś, mam nadzieję w każdym razie. Chyba, że ja o czymś nie wiem. Wow, zapomniałem, jaka jest ta sala duża. Opa. Nie wiem, w sumie co to trzeba... Katenec! Mógłbym sobie zabrać więcej życia. Ale dobra. Swoją drogą, szkoda, że się życia nie zapisują do innych historii, byłoby fajnie. I nie wiem, ale chyba, oczywiście jak skończę Super Hard Mode, kiedyś, na wersji PS2 już, Sonic Heroes, to na pewno zrobię Expert Mode do Shadow the Hedgehog. Do Shadowa, bo Expert Mode jest fajny. Nawet jak się kiedyś ktoś kłócił, że Expert Mode jest kanonicznym zakończeniem. Znaczy kanoniczną historią do finałowej historii, ale nie, to nie jest prawda. To zakończenie, jakie wam pokażę jako 11, będzie najprawdopodobniej... To jest kanoniczne. Ja to po prostu wiem, że jest kanoniczne. No świetnie. Dammit. Make it. Mogę go zniszczyć. Jest, okej. Okay. Nie chciałem się go nawalać po mega ataki. Siup. Hoppa.
Pogiwiam ten poziom dla czystego fanu. Ale to po prostu wygląda epicko. Fakt, że jest przerażająco, bo na początku nie wiedziałem, czy spadnę, czy nie. Serio się bałem. To... poza tym to pojawia się bardzo fajny. A, i jak macie przechodzić te... no, dmuchawki, nie, jak się nazywało po polsku? Nie dmuchawka, tylko... coś po polsku nazywa? Wiatrak! O, wiatraki jak macie przechodzić. To tak, że musicie po prostu... no, chwytać się tych rączek, co są na suficie. Żebyście nie odlecieli. I po prostu przeczekiwać. Ale no, jak widzicie, jak zrobicie zwykły spin dash, to naładowany w pełni, to jest dostatecznie ok. Macie akurat tyle prędkości, oczywiście jak od razu ten wiatrak przestanie... przestanie... mi się może przydać, nie? Jak ten wiatrak przestanie... dmuchać i od razu wystrzelicie spin dashem, to macie na tyle czasu, na tyle prędkości, że spokojnie możecie się tam dostać. No i teraz spadamy. Mamy oczywiście czekać i tak właśnie mamy załatwić prezydenta, ale oczywiście po co nam to, skoro możemy od razu sobie spaść do celu. Normalnie bym użył normalnego po prostu spadania, ale no się trochę boję, jeśli mam być cel. No i to było na tyle, moi drodzy. Mam nadzieję, że wam się spodobało. Oczywiście zobaczymy się w następnym tygodniu w kolejnym odcinku. No i dzięki wam za oglądanie, mam nadzieję, że wam się spodobało. Na razie, cześć, pa pa! Control!